Drodzy absolwenci, życzymy Wam szerokiej drogi. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Kochani, żegnamy Was życzeniami płynącymi z głębi serca. Niech omijają Was troski, smutki i zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja. Trzymamy za Was kciuki i tak jak Wy pragniemy, byście byli już studentami. Matura dla Was za kilka lat będzie już tylko historią i wspomnieniami, które będą jeszcze bardziej żywe i barwne. A na koniec zapraszamy do obejrzenia krótkiego programu artystycznego Ewolucja ucznia, przygotowanego przez klasy 2E i 2B pod kierunkiem pani profesor Małgorzaty Kujtkowskiej i pani profesor Danety Sutowicz. Zapraszamy. Witam serdecznie. Na dzisiejszym swoim wykładzie chciałbym przedstawić Państwu ewolucję szkolnego typa. A mianowicie, wszyscy wiemy, że proces edukacji obejmuje najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, w którym dorastanie, a nawet nie bójmy się tego sformułowania, ewolucja człowieka przebiega najszybciej. Za chwilę przedstawię Państwu poszczególne etapy rozwoju istoty szkolnej. Oto etap pierwszy, mało istotny, embrion intelektualny. Dziury masz w najnowszych spodniach. Jeszcze nie, nie to te
życiowych należy pochłanianie pokarmu i usuwanie go w nieco zmienionej postaci. O konopnickiej i równaniach z dwiema niewiadomymi nie wie kompletnie nic. Być może dlatego demonstruje niczym niezmąconą radość życia. Ach, nie mam do ciebie już siły. Tak, jeszcze nie.